smakkujaw.pl, zielona tortilla ze szpinakiem i fetą. Pokażę dzisiaj, jak przygotować smaczne danie. Będzie to danie wegetariańskie, a mianowicie proponuję zieloną tortillę. Zielona dlatego, że no, większość składników jest koloru zielonego. A zatem będziemy potrzebowali no, przede wszystkim placki tortilli. Mamy tutaj ze szpinakiem, a jak mamy ze szpinakiem, to zrobimy tortillę szpinakową, tak? Czyli farsz będzie również ze szpinaku. Mamy tutaj około 300 g świeżych liści szpinakowych. Ja oczywiście oderwałam wszystkie gałązki i pozostały tylko liście. Będziemy potrzebowali również ser typu feta. I to jest opakowanie 270-gramowe. Wykorzystamy także zielone oliwki. To jest około 100 gram. Będzie potrzebne no, tak około 2-3 łyżek masła do podsmażenia szpinaku. I przesmażymy również 3 ząbki czosnku. Do dekoracji mamy również zielony szczypiorek. I oczywiście przyprawy typowe. Jest to sól i świeżo zmielony czarny pieprz. Mamy również sos zielony. Przepis na ten sos znajdziecie również na naszym kanale. Sos jest na bazie śmietany, a nazywa się sos śmietanowy pietruszkowo-koperkowy. Czosnek kroję w plasterki i teraz postaram się go drobno przesiekać. Oczywiście czosnek można też wycisnąć przez praskę. Ser feta kroimy najpierw w plastry, a potem w kostkę. Mam już tutaj przygotowane wszystkie składniki do podsmażenia. Szpinak, który oczywiście wypłukałam, obmyłam. A zatem na rozgrzaną patelnię wrzucam tak 2-3 łyżki masła. Poczekam, jak się rozgrzeje. I będę podsmażała czosnek, ale dosłownie chwileczkę. Na patelnię wrzucam czosnek. I tak jak mówiłam, dosłownie chwileczkę. Ważne, żeby czosnku za bardzo nie przypiec, bo wtedy on będzie miał taki gorzkawy smak. A zatem już ten moment nastąpi. Wrzucam szpinak. Podsmażała do momentu, jak liście zmiękną. Minutkę, dwie. Szpinak jest już gotowy, a zatem wsypuję taką dosyć solidną porcję pieprzu. Wszystko przemieszam i wyłączam gaz. Podgrzałam tortillę na suchej patelni. Nakładam sos. Szpinak. I serek. Oliwki. I zawijam. Zaczynam. Od dołu i jeden bok i kolejny. O, i tortilla jest już gotowa. Nasze pyszne zielone tortille mamy już gotowe. Jak widzieliście, trwało to kilkanaście minut dosłownie. Przygotowanie jest bardzo proste. No, użyliśmy tutaj też półproduktów, już gotowe placki tortilli, więc trwało to dlatego też tak bardzo króciutko. Bardzo polecam te tortille, no chociażby ze względu na to, że są bardzo zdrowe. A zatem gorąco je, tak jak powiedziałam, polecam i życzę smacznego.